Hejka, widzę. Tutaj Poke odklejka starsza. Dzisiaj taki materiał poglądowy, chałupniczy, że tak powiem. Przegląd slabików, co tam ciekawego doszło w ogóle. Także niektórych rzeczy możecie się spodziewać pewnie w rozdawnictwie standardowo albo w naszych mysterypakach. Dzisiaj będzie troszkę o tym, co przyszło, troszkę o Patronite, bo mieliśmy ruszyć ostatnio, żeśmy mówili, że ruszymy ten temat, żebyście mieli obraz co i jak. Oraz jeszcze jako trzecia sprawa będzie o programie naszym Otwieranie na żądanie. Może nie wszyscy wiedzą, ale macie u nas możliwość otwierania boksów na życzenie. Jest to generalnie też po trosze z Patronite'em powiązane, ale o tym za chwilę. Zaczniemy sobie może od slabików. Tutaj wziąłem jeden, powiem wam, jeden jest, wezmę sobie na razie je na bok. Jeden jest taki zdobyczny. Dziękujemy, Marko, za nas prezent świąteczny. Zaskoczyłeś nas bardzo. Także będzie u nas na półeczce. Marko nam sprezentował kartę Panini Super Mario Waluigiego w dziewiąteczce, za co serdecznie dziękujemy. Tak jak widzicie, no chłop miał gest. Także serdecznie jeszcze raz dzięki w imieniu Juniora i moim. To do lansu bardziej, to nie będzie do paczki. Doszła nam druga Skorokoro z tej wersji tam ichnej promo. Doszła nam druga Eevee, także jak ktoś by miał chęć na jakąś Eevee, to też zapraszamy. To są PSA 10, dosyć limitowane. Dla naszych subskrybentów możemy zrobić dobrą cenę. I będą jeszcze następne rzeczy Skorokoro. Doszedł też Fat Pika. Skorokoro, wydanie, tak jak widzicie, lutowe 2022. No, Fat Pika nie trzeba przedstawiać. Grubcio, Czunka Czu, tak zwany. Bardzo fajna karta, oczywiście w dziesiątce. Jeżeli ktoś zbiera te promki Skorokoro z tym stampem, no to jest niebywała okazja, żeby zanabyć. Powiem wam, że karta jest dosyć znana, bo ona się pojawiała w różnych wydaniach japońskich. Natomiast no, jest taka dosyć limitowana, bo odejdzie w zapomnienie, na pewno nie, ale odejdzie za jakiś czas i będzie ciężko ją dostać. Mamy też bardziej pod zamówienie, no ale wam pokażę. Czarusia, w tym przypadku jest to Czarek w reprincie z SV4A, czyli Shiny Treasure X japońskiego Holiday'a. No niestety kamerką nagrywam dzisiaj z nadblatu, no ale Czarka na pewno znacie. Karta Sztosik pod zamówienie, także gratulujemy, nie będę mówił komu. Wcale nie jest teraz taka strasznie droga, także jakby ktoś miał chęć, to zapraszam też do kontaktu. No i tutaj przyszły też, ja już je pokazywałem, może tak urywkowo przy temacie slabików PSA, jeżeli chodzi o zabezpieczenia. Natomiast tak żeśmy z Dawidem myśleli, czy sobie nie ściągnąć kontrolnie Squirtla, w ogóle tych zestawów z CLK powoli, czyli z tego Classic Collection przedruków. No one są, też mówię, nie będziecie tego widzieć, ale one są naprawdę piękne, te hola. One w takiej są złotej ramce. Wygląda to bajecznie. No i mamy Squirtelka z niebieskich na razie. I mamy Wartotla, też oczywiście w dziesiątkach. Także bardzo fajnie. Niestety akurat nie jest to z jednego punktu, więc mamy różne numery kolejne, że tak powiem. Nie są po sobie. Natomiast z zielonych udało się trafić Bulbę, bo jeden Bulba też poszedł już na zamówienie. Gratulujemy. No ten Bulba jest taki mega trójwymiarowy, on jest bardzo fajny. 31 numer karty. Mamy też i Wizaura 32, czyli to są z tego samego boksa karty grejdowane jedna po drugiej, czyli też bardzo fajna sprawa. I mamy jeszcze Veno. Na razie nie możemy znaleźć w normalnych, rozsądnych cenach z setu czerwonego, że tak powiem, ale będziemy szukać. Także jakby ktoś miał ochotę, zapraszamy do kontaktu, bo część z tego być może wyląduje w naszych mysterypakach, część pewnie wyląduje w rozdawnictwie na live'ie, jeżeli chodzi o dziewiątki oczywiście.
Teraz słowo o Patronite. Jak wiecie, odpaliliśmy Patronite'a, mamy już kilku patronów. Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie tematem i przede wszystkim za wsparcie. No i tutaj wam wkleję stronę Patronite'a, żebyście sobie, jak ktoś nie zna, żebyście mogli sobie przejrzeć, jakie tam są progi i co za to dajemy. No generalnie jeszcze więcej rozdawnictwa niż było. Macie mega okazję tam, bo te progi, tam im wyższy próg, tym więcej dajemy i tak naprawdę to my nic z tego za bardzo nie mamy. Jak sobie policzycie to, ile my dajemy, no to wychodzimy praktycznie prawie na zero, jeszcze odliczając ich prowizje i tak dalej. Także zachęcamy do zapoznania się z Patronite'em, bo macie też między innymi takie ulgi, jak wchodzicie w większe sloty na zrzutki, to macie zniżki. Albo na przykład jak wchodzicie w Patronite'a na bogato, to macie slota za darmo raz w miesiącu, znaczy za darmo, w cenie tej patrona, tak? Ale to wszystko jest w opisie, także możecie sobie postudiować. No i z tym też jest powiązany trzeci temat, czyli otwieranie na żądanie. Aktualnie powiem wam na ten tydzień jeszcze, bo materiał wychodzi w piątek, z tego co pamiętam, na ten tydzień i do niedzieli, no bo w niedzielę mamy live'a, ale mamy aktualnie na stanie CyberJudge'a, Ancient Roar'a i Future Flash'a. Jakby ktoś miał ochotę jakiegoś z tych boksów do otwarcia, no to też zapraszamy do kontaktu mailowego. Maila znacie, będzie w opisie zresztą powtórzony. No i tutaj możecie do nas napisać, dajemy jakieś tam ceny preferencyjne dla naszych subskrybentów i dodatkowo jeszcze jak jesteście patronem, to macie 10% zniżki na boksy, także generalnie od tej kwoty, która jest zaproponowana, jeszcze odejmujemy 10% dla naszych patronów. Można z tego skorzystać, można box breaka robić. Wczoraj widzieliście materiał trzeci w zasadzie, ale pierwszy raz otwieraliśmy Crimson Haze'a, bo doszły boksy. Niestety jednego żeśmy zablokowali na live'a w niedzielę, także nie możemy go na tą chwilę zaproponować. Być może dzisiaj, w piątek, bo ja nagrywam dzień wcześniej, ale być może w piątek doszły jeszcze boksy, natomiast na tą chwilę są zaplanowane na poniedziałek, więc nie będę o nich mówił. Na tą chwilę jest Future, jest Ancient i jest Wild Force. Także to jest dostępne. Ja taką aktualizację postaram się robić raz w tygodniu. Taką króciutką pogadankę o tym, co przyszło. Jakieś nowe slabiki, jakbyście mieli ochotę bezpośrednio do nas uderzyć, a nie przez jakieś tam portale sprzedażowe, bo powoli z nich wychodzimy. Jakbyście chcieli do nas uderzyć bezpośrednio, czy byście chcieli jakąś kartę na przykład, żebyśmy mogli poszukać w Japonii dla was grejdowaną, czy też nie grejdowaną, no to zapraszamy do kontaktu. Będzie materiał zawsze o slabikach, co tam ciekawego przyszło, żebyście mieli pogląd na to, co się może wydarzyć. Już nie będę robił materiałów maszyny losującej na live, jakie tam są PSA w puli, bo to się tak zmienia szybko, że potem... Wiecie, potem człowiek nie nadąży, trzeba było tą aktualizację często robić. Po prostu będę pokazywał, co wpadło w danym tygodniu, o ile coś w ogóle wpadnie, jeżeli chodzi o slabiki z Japonii, żebyście mieli pogląd na sytuację. Jakie boksy są aktualnie do usługi, zabukowane do usługi otwierania na żądanie. No i jeszcze raz zapraszam do zabawy. No, na live będzie, że tak powiem, bardzo skromnie, bo 3 boksy, a nie 6, tak jak zazwyczaj. Stało się standardem. Ale mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Przypominam, że w niedzielę otwieramy Crimson Haze'a, Wild Force'a i CyberJudge'a. Zrzutka zakończyła się w ekspresowym tempie, za co serdecznie dziękujemy. Dropy macie jak zwykle 100%. Tu się nic nie zmieniło. Wysyłki macie za darmo, tu się nic nie zmieniło. Także widzimy się w niedzielę na live'ie. Ja pozdrawiam i do zobaczenia.